Dotacja 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka jest przeznaczona dla wszystkich osób z pomysłem na e-biznes. Mam pomysł, szukam finansowania i dotacja jest na to odpowiedzią. Jak skorzystać? Zapoznać się z warunkami konkursu, złożyć wniosek, a to właśnie niewiele się różni od napisania biznesplanu i to nawet nie takiego bardzo skomplikowanego. Nabory są prowadzone cyklicznie i są ogłaszane z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Tak więc jeżeli mamy pomysł na nasz e-biznes, zapraszamy do składania wniosków. Nie wiem, czy powinienem podać przykłady, ponieważ znowuż zaraz będziemy mieli dużo pomysłów tego rodzaju, tak? Bo tutaj właśnie przede wszystkim powinny być pomysły nowe, których jeszcze nie znamy. Pomysły dzięki temu rokujące nas sukces. Chodzi o osoby, które zidentyfikują nisze na rynku. Wtedy jest większa szansa na sukces, tak? Bo kopiowanie tego, co istnieje, czy robienie kolejnych przykładów tego, co na przykład bym wymienił, tak? Mówienie, że mogą być składane kolejne serwisy społecznościowe, tak, ale zapewne niszowe, czy serwisy e-learningowe. Chodzi o takie pomysły przede wszystkim, które się charakteryzują tak zwaną e-usługą. To znaczy tam, gdzie człowiek jest w dużej mierze zastąpiony przez automat, przez inteligentnie zaprogramowany system informatyczny, który obsługuje czy wykonuje daną usługę w sposób zautomatyzowany. I niezależnie od czasu, od godzin pracy danej firmy. Przykładowe, inne przykłady projektów, które tutaj mogą być wzięte pod uwagę. Generalnie widzimy jedną stronę popytową, widzimy stronę podażową. Jedna strona szuka drugiej. Stąd na przykład wyszły na rynek różnego rodzaju wyszukiwarki, porównywarki, aukcje online, serwisy podające informacje na dany temat, branżowe, turystyczne, wszelakiego typu. Jeżeli widzimy gdzieś jakąś potrzebę, którą możemy naszym pomysłem spełnić, jest to już pomysł na e-biznes. Maksymalna kwota dotacji jest wyrażona w euro, więc to jest równowartość 200 tysięcy euro w momencie, gdy podpisujemy umowę. Czyli rzędu 800 tysięcy złotych, tak? Circa about. Mam wątpliwość, czy we wszystkich krajach europejskich są podobne dotacje. I obawiam się, że nie. Bo my w dużym sensie gonimy, tak, zachodnią część Europy i wiele krajów bardziej rozwiniętych od nas i dłużej istniejących w Unii Europejskiej nie posiada tego typu dotacji. To my musimy ich gonić, to my mamy te wskaźniki PKB jeszcze niższe od średniej europejskiej, w każdym razie w niektórych regionach Polski i dzięki temu mamy jakby te dotacje na szeroko pojęty rozwój, również inwestycyjny. Stąd podejrzewam, że w wielu krajach Europy nie ma tego typu dotacji.